Zobaczcie, tu nawet mamy futerkowca, który też wspiera tą młodzież. Za regulacją urodzin. Samochody przejeżdżają, trąbią w geście poparcia młodzieży. Pożarna jechała na sygnale, by weszli pod... Poczekajcie na zielony. Teraz podejdziemy pod biuro, ponieważ jest szczelnie chronione przez policję. Młodzież przyszła z powrotem tutaj z Podjasnej Góry. Już policja już nawet nie reaguje, bo siły są chyba za małe, aby zobaczcie, jak chronione są biura PiS-u, w których ktoś jest chyba. Zobaczymy tu z tej strony. Panowie blokują, żeby młodzież już więcej nie zapalała lampek, żeby nie kładziono wieszaków. Jestem wystarczająco od pana daleko. Ja mówię, że pani blisko. Także dzisiaj młodzież tutaj wieszaków nie złoży pod biurami PiS-u, ale wyrażają swoją niechęć do tego ugrupowania, do tego rządu. W ogromnej ilości samochody oczywiście wspierają ich.
jest, moi drodzy, już typowy spontan. To już nie jest marsz, to nie jest spacer, to jest typowy spontan. Młodzież przyszła przywitać, jeżeli ktoś tam jest w biurze PiS, przyszła po prostu się przywitać. Nie będę pokazywać. Dzisiaj się nie da wieszaczka powiesić chyba. Innym razem. Ale liczy się to, że wy młodzi zrozumieliście, co was czeka. Że zabierane wam jest to powoli prawo do wolności, do wyboru. I mam nadzieję, że nie odpuścicie. Wszystkiego dobrego. Powoli się młodzież rozchodzi. Plus jest taki, że policja nie interweniuje. Policja naprawdę w Częstochowie się zachowuje w porządku. Przejeżdżające samochody trąbią w geście poparcia. Moi drodzy, o, jeszcze młodzież krzyczy, zwyciężymy. Moc w tych ludziach, moi drodzy, jest moc w tych ludziach i oby ta moc pozostała. Moi drodzy, lajkujcie, udostępniajcie i pamiętajcie o udostępnianiu, ponieważ to jest bardzo ważne. Udostępniajcie, niech więcej osób się o tym dowie. My się będziemy rozłączać, ponieważ jeszcze jest sporo tych młodych ludzi, ale coraz mniej, więc będziemy kończyć. Pamiętajcie, tak jak wcześniej powiedziałam, polubcie stronę, udostępniajcie, będziecie zawsze wiedzieć, kiedy wchodzimy na antenę. Cóż, wszystkiego dobrego, trzymajcie się!